Zdecydowanie tak. Otóż, panie ministrze, najlepszą recenzją dla pana polityki jest coroczne ogłoszenie przez Eurostat wielkości długu deficytu sektora finansów publicznych i długu publicznego. I corocznie to, co pan prezentuje tutaj w tej Izbie i to, co prezentuje Eurostat, różni się mniej więcej o 1,5% PKB, a więc o naprawdę duże pieniądze. A z Eurostatem raczej nie będziemy obydwaj polemizować chyba. Dziękuję, jeżeli chodzi o drugą sprawę, no to jest prostowanie. W którym momencie pan prostuje swoją wypowiedź? No w takim momencie, że pan minister twierdził, że podważał znajomość rzeczy. I druga sprawa. Panie ministrze, niezależnie od tego, kto robi optymalizację podatków, jesteśmy przeciwko temu zdecydowanie. Zdecydowanie. Niezależnie od tego, kto to robi. Natomiast chcę panu powiedzieć, że przez 5 lat państwo w tej sprawie nie zrobiliście nic. Nic. Nie zrobiliście nic, ponieważ w dalszym ciągu są sektory, które są pod swoistą ochroną. Sektor finansowy i tak bym mógł wymienić. Dziękuję bardzo.